taką postać i być z nim. Bo mój chłopak jest strażakiem, chyba to jest szczęście jakie. W przypadku zatrzymania akcji życiowych, czyli oddechu i krążenia u osoby dorosłej, wykonujemy następujące czynności. Tutaj zademonstrują to nam strażacy z jednostki OSP Chobienia. Dobra, okolica czysto, zaczynamy. Halo, proszę pana. Jak się pan nazywa? Ile ma pan lat? Co się stało? Brak oddechu. Brak czynności życiowej. Stał zazwyczaj po pogotowie. Proszę się nie obawiać. Ratownicy są już na miejscu. Ja dzwonię z Chobieni. Na rynku w Chobieni leży mężczyzna. Wiek około lat 40. Nieprzytomny. Brak kontaktu z nim. Tak? 10. Następujące czynności masażu zewnętrznego serca i wdychanie powietrza osobie poszkodowanej wykonujemy aż do przyjazdu karetki lub do przywrócenia czynności życiowych. Teraz pokażemy Państwu sposób resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku, gdy jest tylko jeden ratownik. Pierwszym etapem naszego postępowania jest kontrola bezpieczeństwa. Tutaj osoba ratująca dokonuje oceny otoczenia, sprawdza, czy w danym miejscu może bezpiecznie przeprowadzić akcję ratunkową. W przypadku, gdy jest jakieś niebezpieczeństwo, musi taką osobę przenieść w inne bezpieczne miejsce. Następnie osoba ratująca dokonuje oceny świadomości pacjenta. Próbuje nawiązać z nim kontakt słowny. Zadaje mu proste pytania. Pyta o imię, o nazwisko, o wiek. Delikatnie nim porusza, dotyka jego twarzy i obserwuje, czy poszkodowany reaguje na jego zawołania i na jego dotyki. Następnym etapem jest udrożnienie dróg oddechowych. Tutaj osoba ratująca delikatnie otwiera usta poszkodowanemu i sprawdza, czy w jamie ustnej nie znajdują się ciała obce, czyli pokarm, czy też sztuczna szczęka. Następnie ratownik dokonuje oceny krążenia i oddechu u osoby poszkodowanej. Przykłada ucho do jamy ustnej osoby poszkodowanej i nasłuchuje, czy jest szmer powietrza wydychanego, a także sprawdza tętnicę u osoby poszkodowanej, czy jest przepływ krwi.
przypadku stwierdzenia, że poszkodowany nie oddycha, brak krążenia, informuje pogotowie ratunkowe. Dzwoni pod numer 999 lub 112, podaje dokładne miejsce zdarzenia, podaje, kto jest uczestnikiem zdarzenia, czyli podaje przybliżony wiek osoby poszkodowanej, a także jakie odniosła urazy. W przypadku stwierdzenia braku oddechu i braku krążenia ratownik przystępuje do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która polega na przemiennym masażu serca, czyli uciśnięć klatki piersiowej oraz wdychaniu powietrza do jamy ustnej poszkodowanego z częstotliwością 30 uciśnięć klatki piersiowej do 2 wdechów powietrza. Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania sztucznego oddychania ratownik zatyka nos poszkodowanego oraz odchyla głowę do tyłu w celu udrożnienia dróg oddechowych. Ratownik uciski wykonuje na wysokości 1/3 dolnej części mostka. Osoba ratująca wykonuje uciski klatki piersiowej na głębokość około 4-5 cm z częstotliwością 100 uciśnięć na minutę. Wdechy powietrza i uciśnięcia klatki piersiowej osoba ratująca wykonuje naprzemiennie do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego lub przywrócenia akcji życiowych osoby poszkodowanej. Instruktaż został opracowany przez druhów z OSP Chobienia. W realizacji filmu brali udział prezes OSP Chobienia druh Stanisław Czech, naczelnik OSP Chobienia druh Wojciech Korpak oraz druhowie Arkadiusz Poźniak, Artur Żak i Jacek Czajkowski. Tylko wyprostuj się, nie gadaj.